Czasy są trudne, jest pandemia i na pewno każdy z nas chciałby zrobić sobie coś takiego, wychodząc ze sklepu, czy gdzieś psiuk-psiuk i rączki sobie odkarmić porządku, tak? Jest tylko jeden problem, że nie za bardzo każdy może, bo płyny obiecane, które miały być na Orlenie, no jakoś niestety parują, ale przychodzą w takich ilościach, że w ciągu 15 minut za bardzo już ich nie ma. No i co? No oczywiście pozdrawiam wszystkich. Pana premiera słucham oczywiście. Słucham, oglądam pana premiera. Boję się tylko odwrócić tyłem do telewizora, żeby mi po prostu ten długo ciągle rosnący nos w dupę nie wszedł. Stek kłamstw i tyle. Kłamstw dotyczących właśnie chociażby tych płynów. Takiej ilości Orlen produkuje. Dobrze, produkuje. Wiadomo, część idzie do służby zdrowia, do policji, do służb. Tam, gdzie jest to potrzebne, niezbędne. No ale dlaczego dla szarych ludzi tego nie ma? Dwa, cena. Ludzie się bardzo oburzyli, kiedy te płyny były po 90 zł. Zaczęli robić raban. Płyny staniały tak po 49 zł. Podobno są, bo jeszcze nie udało mi się nigdzie tego płynu kupić, mimo to, że jak widzicie jeżdżę, teraz też jestem w drodze, bo pracować trzeba, bo na pieniądze od długonosych nie liczę. Ograniczyć jedzenie, na zdrowie może wyjdzie, mniej brzuchy będą rosły. Natomiast czasami właśnie się zastanawiam nad jedną rzeczą. Jak jesteśmy dymani przez ten rząd, który jest znowu właścicielem, tak, spółka Skarbu Państwa Orlen, nagle wystartuje z ceną 90 zł, potem gdzieś to spada do 49. No i powiem wam tyle, nadal jesteśmy dymani i premier dyma nas również w ten sposób, że mówi, że będzie ścigał tych, którzy tutaj wykorzystują ten czas zły dla narodu i spekulują, czyli sprzedają drożej coś, co wcześniej było tanie. Ja tutaj w okolicach Białobrzeg, zobaczcie, coś wam pokażę. Poznajecie ten kolor? Poznajecie. Denaturat. Właśnie kupiłem 5 butelek denaturatu, pół litrowego. I teraz wam powiem w ten sposób. Płyn odkażający na Orlenie, który ma 70% alkoholu, 5-litrowa bańka kosztuje 50 zł na równego. Czyli wychodzi, że litr tego płynu kosztuje dychę, tak? Czyli jeszcze korona mi się nie rzuciła na głowę, potrafię to podzielić, w przeciwieństwie może do członków rządu. To jest 10 zł. Pół litra spirytusu, alkoholu 92%, pół litra, czujecie, 70 tam za 10, tu litr wychodzi, zgadnijcie ile, kupiłem to za 3,20, pół litra, czyli 6,40 jest litr. Za 2,40 też można było, spotkałem jeden sklep po drodze, gdzie był po 2,40, ale się skończył i kupiłem droższy. W innym sklepie widziałem już za 8 zł. Czyli kto ściga tych ludzi, którzy zarabiają na ludzkim nieszczęściu w tej chwili? Ten naturat posłuży mi do zrobienia płynu, który jest zgodny z wytycznymi WHO, z gliceryną, z wodą utleniową, z dodatkiem olejku różanego i wyjdzie mi klientowi detalicznemu, który kupił to w sklepie detalicznie, taniej niż ten na Orlenie. No teraz mam takie pytanie. Ile kosztuje mniej więcej wytworzenie litra spirytusu? Skoro pół litra jestem w stanie w sklepie detalicznym, gdzie zarabia hurtownia, pośrednik, dziesiąty, piąty i w końcu sprzedawcy na końcu. Ile kosztuje wytworzenie litra spirytusu? Moim zdaniem to jest chyba niecała złotówka. Tym bardziej, że gdzieś tam słyszałem jakiś czas temu, że sprzedaż w bardzo dużym hurcie to jest powyżej złotówki trochę. Czyli rząd nas dyma.
dyma. Wtedy, kiedy jest kryzys, kiedy mamy problemy, czy wyjść gdzieś, kupić coś do jedzenia, czy będziemy mieli czym odkazić ręce, bo nie ma tych płynów, to jeszcze nie dość, że prawie ich nie ma, to są tak drogie. To pytam się, czy ten nos faktycznie, który z ekranu chyba zacznie za chwilę wychodzić, czy nie trzeba się go bać, to jest odwracajcie się przodem, nie tyłem. Nie tyłem, bo was po prostu to jeszcze gdzieś tam wejdzie ten nosek. I siedźcie w domach. Szukajcie. W mniejszych miejscowościach, w sklepikach jakichś niedużych. Można jeszcze gdzieś to kupić. Ja zrobię trochę tego płynu i porozdaję go. Po prostu porozdaję go znajomym, którzy tego potrzebują. Zachowam dla siebie, bo nie sądzę, żeby do wyborów chociażby ta epidemia minęła. Tak by się rozwijało. To po prostu no, wystarczy troszeczkę myśleć i wiedzieć, co to jest epidemia. Teraz mamy ledwo start chyba dokładnie tej epidemii, a może jeszcze tyle, właściwie nie są przedbiegi. I zamiast rząd nas wesprzeć, dać nam tanio płyny do dezynfekcji rąk, odkażające, 70%, to rząd chce nas wysłać, chyba pod lufami karabinów, większość z nas przynajmniej, na wybory. Ja się nie dam. Mam się czym odkażać, panie premierze, i panu nie wierzę. Wybory, wyborami, zdrowie, życie nasze jest najwyższą wartością. Pamiętajcie, to jest wszędzie, w każdym właściwie akcie prawnym napisane, że życie człowieka jest najwyższym dobrem. I w związku z tym mam w dupie wybory. Ja nie pójdę. Nie pójdę. Może nie jestem patriotą, ale nie jestem też idiotą. Czy pójść gdzieś w taki tłum ludzi i zarażać kogoś świadomie? Każdy może być zarażony. Ja, ty, pan premier, sremier. Niektórzy ludzie mogą przechodzić to w sposób bezobjawowy. Lekarze o tym mówią. Tylko, że mimo wszystko prądkują, czyli zarażają innych, starszych. Bo kto będzie przyjdzie na te wybory? No założę się, że większość to taka starsi panowie, starsze babcie gdzieś na pewno, bo ojciec R nakaże, oni pójdą, zarażą się, za 2-3 tygodnie umrą, może odpukać, ale pójdą, tak, bo pokażą. To ja bym chciał, żeby te 2 miliardy na TVP zostały oddane na cele medyczne, chociażby po to, żeby zapewnić personelowi medycznemu maseczki, płyny dezynfekujące, policjantom zapewnić, którzy muszą jeździć i sprawdzać ludzi na kwarantannie. A mam takie pytanie do was, taki mały mini konkurs bez nagrody, bo ciężkie czasy są, nie? Co to jest WOT? Wojska Obrony Terytorialnej. Jak to mówił pan Macierewicz, wojska te miały powstrzymać specnaz. To mam takie pytanie. Dlaczego te Wojska Obrony Terytorialnej teraz nie biegają zamiast tych policjantów, którzy mogliby się zająć innymi sprawami, do których są wyznaczeni ustawami i rozporządzeniami, tylko odciąga się ich od ich pracy i naraża na to, że mogą się zarazić. No jak widziałem Wojska Obrony Terytorialnej, ich uzbrojenie, ich mundury, ich maski przeciwgazowe, to są ludzie, którzy w tej chwili powinni właśnie pełnić tą rolę. Bronić nas, obrony cywilnej po prostu. I kasę przytulali. Przytulali ładną. Tak, pamiętam, miałem kolegę, który mówił, że chodzi na poligon się pobawić i 5 stówek dostaje. Nie wiem, czy za raz, czy za dwa. Nie mówię o takich razach, wiecie, no o takich razach bycia tam. Dlaczego ich nie ma? Dlaczego oni nie chodzą, nie sprawdzają tych ludzi, którzy są na kwarantannie? Czyli zostańcie w domach, po prostu zostańcie w domach, róbcie, co macie zrobić, posprzątajcie, posiedźcie z rodziną, nadróbcie ten czas. Jak nie musicie, to nie ruszajcie dupy. Proste.
co można robić? No nie jest to polityczne, bo nie jest polityczne. Po prostu jak kogoś nie lubię, to mówię, że nie lubię. Jak myślę, że ktoś jest idiotą, to mówię mu, że jest idiotą. Jak ktoś komuś rośnie nos, to też mówię, że to, że rośnie nos. Najbardziej mnie boli to, że gdybym miał iść do wyborów jakichkolwiek, teraz, później czy za chwilę, to ja osobiście nie mam kandydata, na którego bym oddał głos z czystym sumieniem, w sensie, żeby nie głosować przeciwko komuś, tylko chciałbym zagłosować za kimś konkretnie, bo wiem, że ten człowiek się postara. Nie mam, ale mam denaturat. Słuchajcie, mam kurde denaturat. 3,20, 2,40 gdzieś tam pewnie jeszcze w sklepach znajdziecie. I możecie sobie sami w prosty sposób przygotować płyn, który obiecuje wam pan premier i rząd na Orlenie ze spółki Skarbu Państwa, spółka kradzieży państwa, czyli państwa was kradzieży, bo 49 zł to jest kradzież. 3,20, 92%, a tam dycha za litr, wprawdzie tutaj jest 3,20 za pół litra, a tam 70% alkohol. A tu rzecz, którą możecie tylko sobie ręce zdezynfekować i ewentualnie ubranie i jeszcze jakieś przedmioty, kosztuje tyle, ile kosztuje. Także to szukajcie u dobrych sprzedawców, w małych sklepikach, w małych miejscowościach znajdziecie, a jak zrobić dobry płyn z tego, to wam powiem, na stronie będzie opis. Trzymajcie się, jedźcie w domach.